Czy w Polsce powinien zostać wprowadzony obowiązek jazdy na oponach sezonowych, czyli czy powinniśmy jeździć na oponach letnich latem, a na zimówkach zimą? O to zapytamy w Maratonie Subiektywności. W zimie zimówki, w lecie letnie opony. Czyli tak powinno być? Tak powinno być. Przynajmniej u nas w naszej kotlinie jeleniogórskiej. Wydaje mi się, że tak. Powie pan, u nas nieraz jest tak, że deszcz u nas pada, a jedzie pan kawałek do Karpacza, czy to już tam jest zima i uważam, że tak. No nie wiem, jak to teraz wygląda nawet z ubezpieczeniem, bo wie pan, mówiąc szczerze, no nie ma obowiązku, ale nie jestem przekonany, czy ubezpieczyciel z autokaska by chciał wypłacić, jakby człowiek w zimę jechał na letnich, nie? Na rację. No tak. A co pan myśli na ten temat? Popieram kolegę. Mi się wydaje, że tak, jak w Czechach, nie? Czyli powinien być taki obowiązek. Kwestie bezpieczeństwa jednak wygrywają, tak? No na pewno. No moim zdaniem nie. Nie? Dlaczego? Znaczy się, no... Zmiany. No trzeba zmieniać, no bo teraz to takie są warunki też, nie? Tak. Tak. Krótko, zwięźle i na temat. Tak. A dlaczego? Wie pan co, po prostu jest inna przyczepność do nawierzchni. Wiadomo, że opona letnia przy temperaturze już poniżej 7 stopni, nie minus, tylko przy 7 stopniach już jej twardość jest inna. I automatycznie zostaje na asfalcie. Więc niektórzy bronią tego, że można jeździć na oponach wielosezonowych. To dobre rozwiązanie? Powiem panu, że ja zmieniam całe koła i nie wiem, jakie te opony się spisują w dzisiejszych warunkach. Chociaż wiem, że nawet tutaj na postoju są koledzy, którzy jeżdżą na wielosezonowych. Nie wiem, jak to się sprawuje. Ale uważam, że to nie jest taka znowu straszna, duża inwestycja. Zainwestować 1000 zł czy 1000 parę złotych na takie koła, na opony i... Także no tak to wygląda moim zdaniem. Ja jestem za zmianą kół opon na zimowe i na letnie, bo to też jest inaczej. No opona jest, ta jest miękka, ta jest twarda, czy te szumy potem jakby tak jeździ na tych wielosezonowych. Producenci to sprawdzili. Tak, a pan jeździł na wielosezonowy? Nie. Nie? Nie zawsze. Nie ma pan doświadczenia? Nie mam. Zawsze jeżdżę tak jak lato, zima. Wszelkie firmy oponiarskie, które produkują opony, chcą przeforsować taką, wie pan, że te opony wielosezonowe, żeby ludzie kupowali, a przede wszystkim rzadziej zmieniali te opony, bo wiadomo, że opona wielosezonowa automatycznie będzie służyła i latem, i zimą. Ale wie pan, ja mam mieszane uczucia do tego. Podobno, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Do niczego. Tak. Taka jest prawda. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie takiego obowiązku nie ma, a zdaniem naszych dzisiejszych rozmówców powinien być.